Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Co ja tak naprawdę widziałam? Miałam pieska, Suczkę, która wiadomo wymagała spacerów. Ostatnie psie wyjście było między 21 a 22 godziną, jednak któregoś razu z jakiegoś powodu przedłużyło się. Gdy wychodziłam, spojrzałam na zegar. Była 23:50. Pomyślałam wtedy, zbliża się godzina duchów. Na wyjście to głupia godzina, ale przecież trzeba. Suczka ochoczo podreptała i znalazłyśmy się na ulicy. O tak późnej porze postanowiłam przejść się tylko w świetle latarni, czyli dokładnie zrobić kółko wokół pobliskiego blokowiska. W jednym z tych wielopiętrowych bloków znajduje się przejście prowadzące do części wewnętrznej kompleksu, a naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, jest niewielki osiedlowy cmentarz. Kiedy zbliżyłyśmy się do tej części z cmentarzem, nagle zobaczyłam postać mężczyzny, który, jak mi się wydawało, radośnie, jakby wystrzelona piłka, wyskoczył z cmentarnej bramy i od razu znalazł się na ulicy. Pierwsza myśl, co on o tej porze robił na cmentarzu? Wydawało mi się to podejrzane. Spostrzegłam, że zmierzał do wspomnianego przejścia i było prawdopodobne, iż spotkamy się właśnie w tym miejscu. A ja nie chciałam. Pojawiła się myśl, ale nie by stanąć i przeczekać, ale z jaką szybkością powinnam iść, by opóźnić czas dojścia do owego przejścia. Chciałam ocenić odległość, spojrzałam i nagle stwierdziłam, że nie jestem w stanie tego dokonać, ponieważ ulica się wydłużyła. Wyglądała jak zawsze, ale stała się tak jakby wydłużonym tunelem tworzonym przez niewidzialną mgłę. Widziałam zewnętrzny zarys tunelu, czyli nie byłam w środku, a postać mężczyzny zamieniła się w gęsty, mgielny, szary kształt, płynący może 50 cm ponad ulicą. Nie miał nóg, tylko coś szczątkowego, zakończonego kłaczkami. Patrzyłam i pytałam siebie, co to jest, co ja widzę. Dziwne, ale ta postać nie budziła we mnie lęku. Miałam wrażenie, iż się mną nie interesuje. Natomiast obawiałam się tunelu, który wydawał mi się niebezpieczny. Był porażającą niewiadomą. Przez ułamek sekundy zrodziło się pytanie, czy mogę z niego wyjść, jak wrócić? Nagle przypomniałam sobie o psie, a co z nią? Spojrzałam na Suczkę. Szła przy mnie i była spokojna. Podniosłam wzrok i wszystko zniknęło. Było jak zawsze, normalnie. Doszłam do wniosku, iż muszę jeszcze dodać uzupełnienie. Mianowicie, najpierw widziałam tę postać jako mężczyznę w jakiejś kolorowej górze, może czerwonej koszuli w kratkę albo w dzianku. Kiedy przemienił się w szarą masę, przypominał mi męża kobiety, który zmarł przed paroma miesiącami, o czym zupełnie zapomniałam. Parę tę spotykałam czasami na spacerach. Znamienne, że ci ludzie mieszkali właśnie w którymś z bloków i pewnie szedł do niej, pomyślałam. Znałam kuzynkę tej pani i gdy na nią trafiłam, wspomniałam jej o mojej przygodzie. Jednak ona nie podjęła tematu, tylko się uśmiechnęła. Pomyślałam wtedy, pewnie uznała mnie za jakąś pomyloną ze zwidami. Dla pełni obrazu opiszę jeszcze inne moje dziwne przeżycie. Byłam sama w domu, a musiałam na toaletę, więc weszłam do ubikacji, nie zamykając za sobą drzwi. Przecież byłam sama i zaczęłam rozwiązywać krzyżówkę. Spojrzałam w stronę otwartych drzwi i ku mojemu zdumieniu ujrzałam stojącego, starszego, mizernie wyglądającego mężczyznę, chyba opartego o framugę, ubrany w nieładne dresy. Stał i beznamiętnie patrzył na mnie. Pomyślałam, no tego to już za wiele. I trzasnęłam drzwiami, jakby zamykając mu przed nosem. W ten sposób sprawiłam, że już go nie było. Antonina. Uśmiechnęłam się przy tej historii, mam nadzieję, że wy też. A teraz, kochani, mała niespodzianka, bo będzie trochę opowieści z waszych komentarzy. Wiele z nich pojawia się długo po publikacji odcinka i myślę, że trochę się wtedy marnują, bo nie każdy do nich łatwo dotrze. A są naprawdę poruszające i nawiązują do tematów, o których opowiadali inni.
Myślę, że to może być bardzo cenne dla tych, którzy podzielili się już z nami swoimi historiami. Mogą sprawdzić, czy podobne przygody przydarzyły się komuś jeszcze. Najpierw piękna historia Malwiny o przeskokach w czasie, chyba. Mieszkałam kiedyś w buddyjskim zakonie w bardzo starym manor house. Jako, że nie byłam zakonnicą, mieszkałam na pierwszym piętrze i nie wolno nam było wychodzić wyżej. Jednak organizowaliśmy festiwal, na który miało się zjechać setki buddystów. Musieliśmy przygotować pokoje i miejsca do spania. Ja weszłam na piętro trzecie i tam znalazłam czerwony pokój, piękny. Kolor tak soczysty, że pamiętam, iż powiedziałam sobie, że poproszę, bym ja mogła w nim spać na czas festiwalu. Wyszłam. Parę dni później dostałyśmy rozkład, kto gdzie śpi. I ja zapytałam, czy mogłabym jednak spać w czerwonym pokoju. Na co zakonnica mi odpowiedziała, że nie ma czerwonego pokoju w tym domu. Byli ludzie, którzy twierdzą, że go widzieli, ale on na pewno nie istnieje. Natychmiast pobiegłam to sprawdzić i nie mogłam go nigdzie znaleźć. Wiesia napisała. Mój brat, tuż po tym jak stracił życie na motorze, pytał mnie w snach, gdzie jest jego motor. Dlaczego w łazience nie ma jego kosmetyków? Miałam wrażenie, że był zagubiony. Nie wiedział, gdzie jest i co się z nim stało. Potem to ustało. Pamiętam jeszcze wyraźnie sen, w którym zbliżył swoją zniekształconą wypadkiem twarz do mojej i powiedział: módl się. Powiedziałem, żebyś się modliła. Teraz historia od Tereski. Ciekawe, że regularnie śnią mi się moje rodzinne okolice. Z tym, że we śnie są o wiele bardziej rozwinięte. Okolica jest bardziej zadbana. Jest więcej roślinności, kwiatów, natury. Budynki są rozbudowane, piękne. Wszystko wygląda jak z sielankowej przyszłości. No i zawsze w tych snach śnią mi się bliscy, którzy już odeszli. Jakby mogli kontynuować swoją egzystencję w jakimś odzwierciedleniu naszego świata, w którym mogą się lepiej rozwijać. Trudno mi to opisać. Tamta rzeczywistość w snach jest jakby bardziej spokojna i zaawansowana. Bardzo konsekwentnie śnią mi się te sny. Kiedy zmarł mój tato, też zaczął pojawiać się w serii tych snów. Zawsze po nich czuję się inaczej niż po zwykłych snach. Budzę się taka nostalgiczna, jak po powrocie z ulubionego miejsca. Czasem przez kilka dni nie mogę zapomnieć takiego snu i tamtej atmosfery. Mój dziadek odszedł na zawsze, zanim się urodziłam. Co jakiś czas w tych snach odwiedzam też jego rodzinny dom, który teraz stoi zniszczony. A w snach jest taki zadbany, ładny, ciepły, przytulny. W otoczeniu pięknej natury, która w rzeczywistości też istnieje, a nie jest taka zadbana i powalająca. Odkąd mam te sny, to przestałam bać się śmierci. A wcześniej ten temat mnie paraliżował. Renata wspomina. 3 tygodnie po odejściu mojej mamusi poprosiłam ją, aby mi się przyśniła. I tak też się stało już następnej nocy. Później śniła mi się bardzo, ale to bardzo często. Ale na co zawsze rano zwracałam uwagę? Otóż na to, że moja mama we śnie była zawsze milcząca. Nigdy nie rozmawiała. Powiedziałam nawet o tym mojemu tacie, bo dla mnie zawsze to było zastanawiające. A tu proszę, usłyszałam w odcinku potwierdzenie tego, że zmarli nie rozmawiają. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. A teraz kilka opowieści dotyczących anioła stróża. W swoim długim życiu niejednokrotnie spotkałam pomoc, której nie da się wytłumaczyć racjonalnie. Nagłe zatrzymanie przy przejściu na pasach, przy zielonym świetle dla nas, szłam z wnuczką. I w tym momencie przejeżdżający jak rakieta samochód. Zatrzymanie, kiedy wchodziłam na przejście prosto na samochód.
Zmiana trasy, bo pojawiła się nowa mapa w myślach, bardziej bezpieczna. Pocieszający telefon, na który czekałam, a bardzo mi pomógł. Odpowiedzi w rozmowach, w których pojawiał się mój problem. Wiele jest tych spraw. Jestem osobą wierzącą, więc dla mnie odpowiedź jest prosta. To Bóg posyła aniołów, aby pomagały, chroniły. Pozdrawiam wszystkich. Danuta. Kilka razy miałam takie przypadki, że odpowiedzi na trapiące mnie sprawy odnalazłam w programie telewizyjnym. Nie oglądam dużo telewizji, ale akurat wtedy, w tym czasie, kiedy potrzebowałam, dostałam tam odpowiedzi, które naprowadziły mnie na właściwy trop i rozwiązały moje problemy. Wtedy za każdym razem cieszyłam się, jak cudownie, że akurat teraz tego wysłuchałam. Po wysłuchaniu Twojego podcastu o aniołach stróżach wierzę, że to był mój anioł stróż. Mam kilka takich przypadków, ale napiszę krótko o dwóch. Pierwszy program o organicznej żywności, zdrowym jedzeniu bez chemikaliów. Pomógł mi w rozwiązaniu wieloletnich problemów skórnych, do których nagle dołączyły bóle w kościach i niesamowity ból nerek. Żaden dermatolog i salony piękności przez lata nie umieli mi pomóc. O kościach i nerkach też nie wiedzieli, co mi jest. A mnie niepotrzebne były antybiotyki, drogie kosmetyki i przeróżne testy, tylko czysta żywność na poprawę skóry i czysta woda filtrowana dwa razy na zlikwidowanie bólu w kościach i nerkach. Ocaliło mi to życie, bo nerki wysiadłyby w końcu. Analizy nieustannie wykazywały krew w badaniach urologicznych i ból był nie do zniesienia, a lekarze nie wiedzieli, co mi jest, bo inne badania nerek były ok. Zdrowe jedzenie z kogoś, kto myślał o skończeniu ze sobą, zmieniło mnie w osobę, która zaczęła otrzymywać komplementy, jaką piękną ma pani skórę. Wow, ale to była satysfakcja. Po około 2 miesiącach, będąc w 100% na filtrowanej wodzie i unikając wszelkich produktów z zawartością wody z kranu, ból w nerkach i kościach zniknął. Drugi program był o dziadkach, którzy cierpią, gdy tracą kontakt z wnukami poprzez sytuację, na którą nie mają wpływu. Coś trapiło mnie w domu od pewnego czasu i gdy obejrzałam akurat ten program, to tak jakbym doznała objawienia. Zrozumiałam, że lata wcześniej zrobiłam komuś nieświadomie przykrość na wiele, wiele lat i że muszę to naprawić. Naprawiłam. I wszystko ustało, a ja poczułam wewnętrzny spokój i radość. Od dziś, Haniu, wierzę, że to nie cudowne przypadki są akurat pomocne nam, ale właśnie niewidzialna ręka anioła stróża. Pomaga nam, gdy mamy umysł, oczy, uszy, serce i duszę otwarte na pomoc. Wiesia. Dobrze, że poruszyłaś ten temat. W moim życiu aż roi się od przykładów działalności istot anielskich. Od piórek począwszy poprzez inne znaki, kwiaty, zapachy, dźwięki, powtarzające się piosenki czy wyrywki tekstów, znaki przekazywane przez zwierzęta, aż po słyszenie głosu pochodzącego nie wiadomo skąd. Wiadomości przychodzą poprzez media, książki, po prostu przyciągają moją uwagę pośród tysięcy innych. Kiedyś jechałam na ważne dla mnie spotkanie. W samym środku miasta nagle pojawił się przed przednią szybą jastrząb. Leciał tak, jakby chciał się zderzyć z moim samochodem, aby tuż przed kolizją poszybować w górę. Poczułam, że chce mnie zatrzymać lub zawrócić z drogi. Okazało się, że to, na czym tak bardzo mi zależało, byłoby zupełnie nie dla mnie, a wręcz doznałabym szkody. Ja nauczyłam się zwracać uwagę na znaki, a także świadomie i celowo prosić o pomoc i przewodnictwo. Nigdy się nie zawiodłam. Agnieszka. Mój tata jest moim aniołem stróżem. Odszedł, gdy byłam mała. Cały czas podsyłał mi białe piórka. Za każdym razem biegłam do mamy, mówiąc, że znalazłam piórko od taty. Teraz posyła je rzadko. Wtedy, kiedy jest mi bardzo ciężko w życiu. Kiedyś wypożyczyłam w bibliotece książkę o aniołach.
i okazało się, że białe piórka to częsty znak od nich, Marcelina. Wysłuchałam Twojego podcastu z pewną dozą sceptycyzmu. Nie jestem wierząca, a tym bardziej nie jestem praktykująca, ale wierzę w dusze, pozacielesne byty. Być może kiedyś o tym szerzej opowiem. I dziś, wracając ze spaceru, nagle spojrzałam pod nogi, a tam samotne białe piórko. Przegapiłabym je, gdybym akurat nie spojrzała w dół. To było naprawdę dziwne. Mord 91. Akurat nie wierzę w obecność aniołów w naszym życiu, ale miałam kiedyś sytuację podobną do tej opisanej przez Ciebie. Zmarła bliska mi osoba i kilka miesięcy potem, gdy byłam na mszy, jedna z intencji dotyczyła właśnie tej osoby, zadawałam sobie w głowie pewne pytanie. Kilka sekund później ksiądz z ambony powtórzył je słowo w słowo i na nie odpowiedział. Dodam, że pytanie było dość nietypowe, więc bardzo mnie to wtedy zszokowało. Nie wiem, co się wydarzyło, ale nigdy tego nie zapomnę. Małgorzata. Spotkałam i wiele razy słyszałam jego głos, ale nie zawsze się stosowałam do danych mi zaleceń, czego żałuję. Mogłabym uniknąć wypadku samochodowego, z którego o dziwo wyszliśmy cało, bez najmniejszego uszczerbku. Tego dnia jechaliśmy na urlop z przyczepą kempingową. Mąż miał złe przeczucia, a ja słyszałam w głowie głos: nie jedź, aż 2 razy. Jednak zignorowałam ten mocny przekaz, myśląc, że coś jest ze mną nie tak. Na zakręcie była spora dziura w asfalcie. Przyczepa zaczęła ciągnąć samochód raz w prawo, raz w lewo. To było lato. Na jezdni mnóstwo samochodów. Po obu stronach drogi wysokie drzewa. Wiedziałam, że to wszystko skończy się źle. Zaczęłam się modlić, bo ogarnęła mnie panika. Na tylnym siedzeniu spał niespełna roczny synek. Nagle pustka. Nie ma samochodów, ludzi. Samochód rozbity. Przyczepa? Nie ma po niej prawie śladu. A my? Wyszliśmy z pojazdu i nie. Wszystko okej. Wokół nas pełno ludzi i samochodów. Twierdzą, że wyglądało to strasznie. Bogu dzięki za pomoc anioła stróża tego dnia. Choć gdybym tylko posłuchała jego rady. Marzena. Pani Haniu, jak to można wytłumaczyć? To sen mojej mamy. Ona twierdziła, że nie spała. Miała 18 lat, kiedy jej się to przytrafiło. Poszła spać. W pewnym momencie zobaczyła mężczyznę pochylającego się nad nią. Przestraszyła się. Mężczyzna powiedział, aby się nie bała. On przyszedł tylko po to, aby ją poznać. Minęło 6 lat. Mama miała wówczas 24 lata. Poznała chłopaka. Któregoś dnia zabrał ją do swojego domu rodzinnego. Tam pokazali jej zdjęcie. Przedstawiało grupę żołnierzy i kazali jej zgadnąć, który to ich ojciec. Mama bez żadnego wahania pokazała, który żołnierz jest ich ojcem, bo to był ten sam, który przyszedł do niej parę lat wcześniej, we śnie. To był mój dziadek i nie był podobny do ojca. Halina. Mam koleżankę, która z mamą śni ten sam sen o kobiecie złej, strasznej, takiej babie Jadze, ale takiej na serio. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo opowiadała wzburzona i przestraszona o tym sennym koszmarze. To było rano w pracy przy pierwszej kawie. Opowiedz coś więcej, prosiłam, a koleżanka przestraszona zamilkła. Powiedziała, że nie może o tym więcej mówić, bo się tak boi. Jej mama ma ten sam sen, powtarzający się. Śnią o tej zmorze od 20 lat. Joanna. Moi kochani, mam nadzieję, że te opowieści Wam się spodobały, a jeśli chcielibyście podzielić się jakimiś niezwykłymi przeżyciami ze swojego życia, to bardzo proszę, przysyłajcie je, najlepiej jednak na adres szepthanka@gmail.com. Jest on także w opisie. A wszystkim komentującym i autorom historii bardzo, bardzo dziękuję.
Myślę, że będą idealne, szczególnie na lato, kiedy taki klimat krypty może być całkiem mile widziany. W na przykład 30-stopniowe upały, albo gdzieś na wakacjach, w tropikach. Ten kontrast może zaowocować naprawdę porządnym dreszczykiem na plecach. Mam wrażenie, że wy go lubicie, więc polecam. Buziaki i dziękuję.